Dzetej, szukać. Szukać, pytać, robić poszukiwania, a nawet śledztwo. Taki jest Jezus, który szuka zabłąkanej owcy. Wprost dzisiaj mówi, jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? Szukać, czyli dzetej, pytać, robić poszukiwania, robić śledztwo, ale pragnąć znaleźć tą owcę. Chrystus szuka zaginionej owcy, bo chce, bo mu zależy. Bo on wie, jak wygląda taka owca, która nie ma pasterza. Kiedy ostatnio Chrystus widział ten tłum znękany, zszarpany, to właśnie ten tłum wyglądał jak owca nie mająca pasterza. I Chrystus nie chce, aby człowiek doprowadził się do takiego stanu. Dlatego on wychodzi i szuka. A my? My nie lubimy, jak ktoś nas śledzi. Nie lubimy, jak się dopytuje, gdzie idziesz, co będziesz robił, o której wrócisz. Tego nie lubimy. I czasami myślimy sobie, że taki właśnie jest Bóg. Jest jak ten wielki brat, który obserwuje 24 godziny na dobę. Jest jak takie oko spoglądające na nas, nigdy nie zamykające się, nigdy nie zasypiające. Że ten Bóg jest wieczny podglądacz, który patrzy na nas po to, żeby złapać nas na jakimś potknięciu, a potem móc nas osądzić. Ale taki nie jest Chrystus. Szuka nas, ale szuka, żeby nas uratować. Bo wyobraźmy sobie, gdybyśmy poszli na jakąś samotną wyprawę, poszli w miejsce odległe, miejsce bezludne i nikt o tym nie wie. I wystarczy, że tam złamalibyśmy nogę. Wystarczy, że zasłabilibyśmy, skończyłoby nam się jedzenie, picie, nie wiedzielibyśmy, jak wrócić do domu. Nie mielibyśmy sił, żeby wrócić do domu. Czy nie pocieszałaby nas myśl, że ktoś wie, że tam jesteśmy, że ktoś kiedyś zacznie szukać, że ktoś przeprowadzi śledztwo i będzie się zastanawiał, dlaczego nie wróciliśmy do domu, gdzie pojechaliśmy? Wtedy chcielibyśmy, żeby ktoś był zatroskany i zainteresowany. W 1992 roku wydarzyła się taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Pewien młody człowiek ukończył studia, miał dość tego życia, całego tego konsumpcyjnego sposobu myślenia i postanowił to wszystko zostawić. I udało mu się. Przez 2 lata wędrował po Ameryce, bez pieniędzy, podróżując stopem, spotykając różnych ludzi, jedząc to, co mu dali. Ostatecznie zmierzał na Alaskę i na tej Alasce się znalazł. Taki samotny wędrowiec, jak sam siebie nazywał, Aleksander Supertramp. Czyli taki Trump wagabunda. Dotarł na tą Alaskę, znalazł w dziwnym miejscu, samotnym miejscu autobus i stwierdził, to będzie jego miejsce. W tej głuszy ten autobus stał się jego domem. Że będzie jadł to, co znajdzie. Czyli jakieś rośliny, jakieś korzonki. Ale najwyraźniej tych roślin i tych korzonków było za mało, a może nawet według niektórych teorii pomylił te jadalne z niejadalnymi, co doprowadziło jego organizm do wielkiego wyniszczenia i praktycznie zmarł z głodu. Kiedy znaleźli jego ciało, ważyło zaledwie 30 kg. Przez 19 dni leżał martwy w tym swoim autobusie, zanim znalazła go jakaś ekspedycja naukowa, jacyś badacze. A gdyby przyszli 19 dni wcześniej, może by go uratowali. Gdyby ktokolwiek, rodzice, wiedzieli, gdzie jest i przeprowadzili śledztwo, mogliby go uratować. Oczywiście gdybamy. Ta historia wydarzyła się naprawdę. I dzisiaj widzimy Chrystusa, który chce szukać tej owcy zagubionej, tej jednej. Ma świadomość, że te 99 to są bezpieczne owce w zagrodzie, czyli w kościele, ale potrzeba wyruszyć, aby poszukać tej jednej. I szuka. Dzetej. Szuka, pyta, robi poszukiwania, robi śledztwo. Pragnie nas znaleźć. Chce, bo bardzo mu zależy. Spójrzmy tak dzisiaj na Chrystusa, tego, który nas poszukuje. Gdybyśmy się zagubili, gdybyśmy gdzieś zeszli na manowce, nie chce nas rozliczać. Chce nas znaleźć, wziąć na ramiona i na nowo przyprowadzić do stada, przyprowadzić do kościoła. W
te bezpieczne miejsca, na te zielone pastwiska.